Mateusz Świdnicki w kasku białym z trzeciego pola, z drugiego Miśkowiak i z pierwszego Wiktor Lampard. Lampard, Miśkowiak, Świdnicki mają medale. Pytanie, jakiego koloru? Ach, tam Świdnicki się niecierpliwi, ale wszystko zgodnie z przepisami jedziemy. Jakub Miśkowiak wyfrunął z tego startu, Świdnicki jedzie szerzej, Lampard zamknięty. Ach, dźwignęło jeszcze Kubę Miśkowiaka z problemami, zjechali się, Świdnicki wychodzi z trzeciego na pierwsze. Częstochowianie na dwóch pierwszych pozycjach, na pozycji 1-2 i teraz to Świdnicki jedzie po złote. Wydawało się to Miśkowiak po świetnym starcie, ale tam gdzieś błąd. Lampard na razie brązowym medalistą, ale Miśkowiak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Ach, tam liże deflektor Kuba Miśkowiak, Mateusza Świdnickiego. Świdnicki szerzej, Miśkowiak po wewnętrznej zamyka teraz Świdnicki swojego partnera. Tu nie ma sentymentów, tu nie ma znajomości i przyjaźni klubowej. Tu każdy jedzie po złoto. Świetnie Świdnicki blokuje szybszego Kubę Miśkowiaka. Teraz Miśkowiak szerzej, Świdnicki przy krawężniku, ale to Świdnicki jest w tej chwili na prowadzeniu. Mateusz Świdnicki jedzie po Mistrzostwo Polski, ale czy dojedzie, czy je dowiezie, tego nie wiemy. Miśkowiak, jeszcze będzie ostatni atak Kuby Miśkowiaka. Miśkowiak czy Świdnicki, Świdnicki czy Miśkowiak? Świdnicki mistrzem Polski! Miśkowiak wicemistrzem, Lampard brązowym medalistą. Co tu się działo? Fantastycznie do samej kreski, do samej mety. Mateusz Świdnicki, ten, który przegrał start, ale wyszedł na pierwszą pozycję. Deptał po piętach Miśkowiak. Na kresce rozwiązuje się tytuł młodzieżowego, indywidualnego mistrza Polski, którym zostaje w 2022 roku Mateusz Świdnicki na zakończenie kariery juniorskiej, na początek kariery seniorskiej. Wicemistrzem Jakub Miśkowiak, brązowym medalistą Wiktor Lampard.